Hej, cześć, witajcie z tej strony Gilatki. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox Fortress Tycoon, czyli to, czym będziemy się w tym odcinku zajmować. No i nie mamy tutaj nic, ja sobie tutaj tylko dopisałem, że to jest mój Tycoon. I zaczynamy, kupujemy pierwszy piec. I to się będzie sprzedawało po jeden, nie? Jeden. A mogę sam klikać? To jest moje pytanie. Czy mogę gdzieś tutaj... Tam ktoś się w ogóle z kimś strzela, nie wiem w ogóle na jakiej zasadzie to działa. Nie mogę wam też tak mapy oddalić, żeby wam pokazać w ogóle, co się tutaj dzieje. No trudno. Ale wydaje mi się, że jest 6 obiektów i można się strzelać między 6 obiektami. Dobra, mam pieniądze. Kupuję pierwszy upgrader. I co, będą się po 2 sprzedawać? Wow! Fortuna! Także możemy kupić ścianę, możemy kupić miecz, możemy kupić health poda. Mamy na razie pistolet, który jest taki dosyć, widzicie. Ultimate. Powiedzmy, że nie można nic tam robić, jest jakiś sklep, w którym możemy kupować sobie rzeczy. Ogólnie ciekawe jest to w tym trybie, że nie ma możliwości kupienia zbytnio pieniędzy. Może VIP daje pieniądze i tak dalej, ale nie ma, że typowo kupujemy pieniądze i tyle. Czy to jest wszystko? Nie, to jest kolejny piec za 150, a teraz się po ile sprzedają? Po 4? 4. Dobra, to chodzimy może do jakiegoś gracza, spróbujmy coś sobie postrzelać z nim. Może jemu nie będzie się to zbytnio podobało, ale... Co by nie powiedzieć, mi to nie przeszkadza. O, tu jest jakiś gracz. Tutaj ktoś się strzela cały czas na środku. Wow, a co to za strzały? Nie mogę strzelać. Amasz! Amasz! Pomiocie szatana! Giń, zginąłeś! Co, ty też chcesz? Co? A oni tu we dwójkę grają, okej. Dobra, rozumiem wszystko. A to są jakieś w ogóle mosty? Jakieś dziwne rzeczy się tu porobiły. Tam jakiś gościu idzie i idę go zaraz tutaj postryloć. Chodź, gościu! Chodź! Mam swojego machine guna AK pistolet. Nie wiem, czy tamten nie będzie mnie gonił. Byłoby ciekawie i śmiesznie zarazem. Poszedłem do kogoś, kto ma trochę więcej pieniędzy i spróbował mu ukraść, ale... Aaaa! I co? Z Bitcoinem do mnie, tak? A jakie tu ma żałosne obrażenia, o Jezus. Gin. Dobra, zginął. Coś tam w ogóle wyleciało, nie wiem, czy to nie jego głowa była. O nie, to jest on. O nie. Nie stryloj do mnie, chcę ci tylko ukraść trochę pieniędzy. Dobra, szybko, zanim zdąży. Gin, dobra, szybko, ucieczka. Szybko, biegnij, nie mogę biec. On nie będzie, on będzie mnie gonił? Nie stryloj do mnie! Nie stryloj do mnie! Nie! O nie, mam 9 HP! Dobra, teraz mnie nie strzeli. Z tym za drzewem, dobra. Halo, teraz tu do mnie strzelają. Health pod, szybko. Halo, nie zabierajcie mi mojego zdrowia. O nie. Teraz mnie nie zabiją. Jestem w piecu. Bez kitu jestem w piecu. Teraz mi nic nie zrobią. Dobra, muszę sobie zresetować moją postać, bo inaczej nic nie zrobię. Sam się musiałem zabić w końcu. Popełniłem karahiri i tak to wyszło. Dobra, jest. Oni tu się będą kręcić. 115 dolków na moje konto. I 4... Nie mam jeszcze tyle. Pum. Co tu, gościu, jesteś taki różowy? Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Czy on się leczy, czy co on robi? Dobra, gin, dzięki. Także mogę kupić ściany, mogę kupić miecz. Miecz się przyda, bo kosztuje tylko mało. Dobra. Wartość 5. Spokojnie, niech się sprzedaje. O, 120 już jest, proszę bardzo. Mogę kupić sobie jakieś małe ściany, żeby chociaż mieli problem ze strzelaniem do mnie. 300... Nie liczyłem na to, dobra. Pozbieram sobie trochę więcej pieniędzy. Pozbieram. Nie wiem w ogóle, co to będziemy budować. To jest budynek do, tak jakby, załatwiania innych graczy, czy jak to wyglądało? Jeszcze 3 mi brakuje. Dobra, już. Proszę bardzo. Teraz będzie leciało po 10. Tu po 10, a tu po 4. A kolejny upgrade kosztuje 1000. To chwilę sobie poczekam, niestety. Także w tym momencie ja sobie tu postoję, poczekam, pozbieram sobie trochę funduszy, porozbudowuję to wszystko i zobaczymy się, kiedy już coś tam uda mi się zrobić. Więc zuszuję, nie? Dobrze, za chwilę.
Okej, kontynuujemy. Mam troszeczkę pieniędzy, bo trochę ponad 500 000. Ten piec kosztował 90 tysięcy, upgrade kosztował... 90 tysięcy? Coś takiego. I teraz 1,4 miliona, więc jest śmiesznie, kosztuje... A nie, upgrade tego kosztował chyba 9 tysięcy, to kosztował chyba 90 tysięcy. I... Widzicie, że upgrade kosztuje 1,4 miliona, potem jeszcze wyjdzie jakiś kolejny za 3. Ale mamy 500 000, więc możemy troszeczkę pieniędzy wydać, żeby cokolwiek zupgrade'ować na tym tajkunie. Więc zróbmy sobie pierwsze coś ściany, zróbmy sobie wyższe ściany, zróbmy sobie drzwi za 6 koła. Okej, drzwi są otwieralne, drzwi są zamykalne. Nawet są fajnie zrobione, bo teraz jest to inaczej zrobione. Dobra, w takim razie dalej. Kupimy sobie Uzi, które jest tutaj, mamy Uzi. Uzi, któremu się nie kończy, Energy Sword, czyli oczywiście miecz energii. Wow, i nim tak latamy sobie troszeczkę. Speed Coil, który jest oczywiście do biegania, mamy pompę jakąś. Dobra, i M16, czyli karabin. Proszę bardzo, M16. Też trzeba klikać, dobra. Health Pad jest tutaj jak najbardziej, mam całe zdrowie. Drugie piętro, 60 tysięcy, dobrze. Teraz tak, światła. Gdzie możemy A, tu jest drabinka. Mówię, gdzie można kupić drabinę albo schody? Super, albo schody. Wie, no, się okazało. Nie wiem, chyba nie za bardzo mu zadałem jakieś obrażenia. W każdym... A, jak mam teraz tu wejść? Game? Może po tym wejdę. Nie, czyli muszę zrobić reset charakter. Super. Okej, trudno, w takim razie trzeba czasami zrobić coś innego. To się udało zrobić, nie lubię takich drabinek właśnie w ten sposób porobionych, bo trzeba strasznie na styk wchodzić, dobra. Teraz tak, tutaj mamy metki, 35 tysięcy. Ło, tu już są droższe rzeczy. Ściany, 40 tysięcy, wyższe ściany, 60 tysięcy. Jeszcze wyższe ściany, 100 tysięcy. Okna, 100 tysięcy. Co to jest? O, otwieralne są. Dobra, 120 maksymalnie. Kupimy sobie sufit 500 000. Dobra, 120 zdrowia. 104. Co? Są takie upgrade'y porobione? Wow. Troszeczkę to ma. No dobra, to musimy zainwestować w te kolejne jeszcze. Tu się możemy uleczyć o wiele szybciej. Musimy zainwestować jeszcze w to za 1,4 miliona i pewnie jeszcze w to kolejne, więc w międzyczasie troszeczkę będę mógł pozbierać pieniędzy. Chyba, że kupimy sobie dach, bo jeśli po kupieniu dachu dalej już nie będzie zbyt wiele do rozrobienia. Chodźmy zobaczyć, właśnie, nie wziąłem sobie w ogóle broni żadnych. Więc może weźmy sobie, nie wiem, Uzi, bo Uzi strzela energetyczny, speed coil i pompę i speed coil. Zjum, i możemy jechać. Dobra. Pięknie. I teraz do kogo się dostaniemy zaraz? Zielony nie, tamten ginie cały czas. Fioletowy ma trochę pieniędzy, fioletowy ma trochę pieniędzy. Możemy pójść do fioletowego. A czerwonemu się też skończyła otoczka, to możemy pójść do czerwonego, czemu nie? Dobrze, w takim razie... O, woda tu jest nawet, jestem w szoku. Myślałem, że tu nie ma wody, dobra. Weźmy sobie Uzi. Energy Sword. Dobra, dzięki. To tyle. Ciu. Lecimy dalej. Stop zabity. Który to był koleś w ogóle? Czerwony. Czerwony ma minimalnie tych pieniędzy. Fioletowy sobie tam coś robi, ja nie za bardzo jestem w stanie do niego wskoczyć niestety. Nie mam żadnych, nie wiem, jump coilów czy czegokolwiek takiego. A, tu nie ma w ogóle nikogo. Teraz pójdziemy tam. Niestety trochę jest do rozbudowy w tym wszystkim. Niby nie ma, ale jednak jest. Tu też nie ma nikogo. Skąd te pociski lecą w ogóle? Czy oni się strzelają gdzieś przy mojej bazie? Nie wiem. Pomarańczowy też chyba nie za bardzo coś ma. Tak to przynajmniej wygląda. Zobaczymy zaraz, za chwilkę dosłownie. Za uno momento. Dobrze, na miejsce, na miejsce. I... Tu jest otwarte. Mogę ci ukraść jakieś pieniądze? Nie. O, cześć. Chciał we mnie strzelać? Nie jestem pewien. No, a tu jest jeszcze jakiś koleś. Cześć, gościu. To cześć. Poszło całkiem szybko, nie powiem, nie mam co narzekać. Zastanawiam mnie, czy potem jeszcze są jeszcze jakieś drogie rzeczy, czy ten dach to jest najdroższe, co można zrobić, szczerze mówiąc.
Jakbym tak kogoś zamknąć i go nie wypuścić, a nie, w sumie i tak by wyszedł, a nie, nie mógłby wyjść, bo mam zrobiony tego, właśnie, nie mógł, no znaczy jeśli by się sam załatwił, to by mógł. Weźmy sobie tutaj jeszcze trochę pieniędzy, które się uzbierało w międzyczasie, bo nie wiem szczerze, a to bloczki tutaj jadłem, myślałem, że coś innego widziałem, dobra, nieważne. Wjedziemy sobie tu na górę, bo nie wiem czy jak zrobię ten dach, to czy tu jeszcze jest coś do kupowania szczerze. Jest coś jeszcze, 5 milionów Special Weapon Lab. To jest jakiś Sniper Tower za 1,5 miliona, wow. Trochę jeszcze jest do robienia, więc potrzebujemy pieniędzy w milionach. Tu mogę dodać światła jeszcze. I tu zakładam, że jeszcze przynajmniej z 1,2 miliona wydamy, więc potrzebuję 1,4 teraz na upgrade. Teraz będzie mi z tego leciało adekwatnie do tego. Tu leciało, chwila, dwa razy tyle, trochę ponad 2. Tu już 2,5 razy, to może tu 3 razy tyle. Tu by leciało 9 tysięcy. I potem razy 3, 27 tysięcy na raz. To już by była fajna kwota do zbierania milionów, ale mogłoby być również ciężko. Także no, nie mam co robić. Znaczy w sumie mam co robić, muszę czekać aż mi się uzbierają pieniądze. Także znowu spędzona godzina albo półtorej na Tajkunie. Będziecie mogli zostawić się za to taktyczną łapkę, jeśli będziecie chcieli. I usłyszymy się, kiedy uzbieram trochę tych milionów, żeby to w ogóle rozbudować. Okej, chyba nasze ostatnie podejście, powiem wam, że ciekawie jest, bo nie wiem czemu, ale zobaczcie jakie kwoty nam skakują, bo mam 4 miliony, teraz jest 400, 4400 nagle, nie wiem skąd, kupiłem upgrade za 10 milionów tu ostatnio do tego pieca, pokazało mi, że 75 milionów będę dostawał za każdy tak jakby klocek, który tutaj przejedzie. Ale powiem wam tak, że zrobiłem to, wróciłem to, nagle miałem 11 milionów. Poszedłem, zobaczyłem, czy na pewno jest 75 tysięcy. Było 75 tysięcy, nie 750. Przychodzę tu z powrotem, 12 milionów. I takie, okej, jak najbardziej spoko. Mam kolejne 6, już mam 28 milionów, więc... to ja mam 28, myślałem, że ktoś jeszcze ma coś więcej. Tu jeszcze nam niżej zostało trochę do zrobienia, więc sobie najpierw zejdę pięterko niżej. I jak widać mamy jeszcze Sten, czyli broń za 10, o Stena to ja zawsze lubiłem. Pyk, auk za 250 tysięcy. Tu już bardziej nowoczesna broń. Sniper Rifle jest za... Wow, to jest fajne. AK-47, czyli AK-47. I Rocket Launcher jest za 1 milion, który już jest w tej chwili załatwiony, dobra. 140 maksymalnego zdrowia, 160 do 200, tak będzie, 180, 200, jak najbardziej 200. Czyli robimy sobie to, nic więcej tu nie możemy ogarnąć. Możemy sobie, aj, nie tak, możemy pójść tak. Możemy wziąć sobie snajperkę. Nie wiem co prawda, czy będzie do kogo celować. Tam jest gościu, nie wiem czy go trafię z tej odległości, wątpię. Trafiam go w ogóle czy nie? Nie wiem. Także mamy jeszcze możliwość kupienia wieży i możliwość kupienia specjalnego laboratorium. Także pyk, na spokojnie, powolutku jest i wieża. Dziękujemy. To jest coś, co mi się podoba, także zleciałem sobie troszeczkę niżej. Na tym dachu nie ma nic. Dobra, tu jest jeszcze Shock Cannon za 7 milionów do kupienia, więc troszeczkę nam brakuje. Ile tu się uzbierało w międzyczasie? 3 miliony? Dopiero 3 miliony się uzbierały? Jestem w szoku. No dobra, to pójdziemy sobie kogoś postrzelać, chyba. Takie mam wrażenie. Stryk, dobra. I chodźmy sobie do kogoś. Nie wziąłem sobie tego przyspieszacza, tego szybszego... On mnie widzi. Dobra, weźmy sobie snajperkę. Dobra, o, zginął. Nie spodziewałem się. Myślałem, że będzie można jakoś celować lepiej czy coś, a tu nie za bardzo. No trudno, gościu padł, to może... O, tamten ma tyle samo rozbudowane, co ja mniej więcej. Myślałem, że tu ktoś stoi. Tam sobie ktoś łazi jeszcze. Jeśli chodzi o czerwonego. Są nawet dwie osoby. Stryk. Jak uciekają. Jak uciekają. Ja im zaraz dam. Co ty sobie myślisz w ogóle? Tutaj panie.
Za bardzo mam ruchliwą myszkę i to jest mój największy problem. Dobra. Co? Skąd? Skąd? Porąbało? Nie trafiam, bo mam zbyt czułą myszkę. Padł. Padł sobie leciutko. Czemu to we mnie strzelało, to ja nie wiem. Tam jest też jakiś gościu, który stoi. Nie wiem, czy w ogóle dostaje. Dostawał. Tu już idzie jakiś kolejny. Czwórka. Pyk, pyk. Nie za bardzo jestem chyba w stanie mu coś zrobić. O, padł sobie. Co dam, gościu? Nie trafiasz mnie z tego pistoletu. No i co, no i co? Wow! A, przyleciał z tym. Z mieczem energetycznym. Dobra, nie ma problemu. 5 milionów, będę już 7, będę miał jak najbardziej. Ja tylko poszedłem, żeby trochę zabić czas. Tak powiedzmy. Okej, okay. Teraz... Aj, nie tu. Tu... Nie tu. Tu... Są chyba jacyś koledzy, którzy grają razem, tak mi się przynajmniej wydaje. Shock cannon. Nie wiem, czy to coś daje. Nie wiem, wygląda jak pompa zwykła. Chociaż tu jest już pulse rifle za 12 milionów, to jest tyle jeszcze do zbierania, powiem wam, tu, że to jest tak nie jakoś super bardzo rozbudowany ten tycoon, ale jest... No, trzeba zbierać sporo. Trzeba sporo zbierać, dobra, są jacyś kolesi, którzy sobie łażą, ja sobie też tak łażę. Derpu, 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 derp, cześć. Okej. Pa, pa. Wydaje mi się, że to jest trochę OP. Może mi się tylko wydaje, ale tak to wygląda. Tam sobie ktoś łazi jeszcze, nie chce mi się zbliżyć do niego iść. Pójdę na czerwonego znowu, trochę mu poprzeszkadzam. Czemu nie? W końcu mogę. Czy ktoś ma jeszcze jakieś takie sensowne ilości pieniędzy? Ja mam 5 milionów. Aha, zielony ma już w bilionach. Okej. Brak pytań, nie chcę wiedzieć, ile on czasu tu spędził. Skoro on sobie tam zbiera takie ilości pieniędzy. O, okej. Tam słyszę, że się strzelają jakoś strasznie. Nie wiem w sumie, co ja mam tu jeszcze zrobić. Czekam na te pieniądze. Ktoś za mną idzie? Nie, to tam sobie ktoś łazi. Czekam na te pieniądze, ale tak nie za bardzo, powiedzmy, cokolwiek leci. Można byłoby sobie w shopie ewentualnie coś zrobić, jeśli ktoś by bardzo potrzebował. Ale to no... No nie wiem, nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Cześć, goście. Cześć, koleśki. Będziecie we mnie strylać, czy nie? Będziecie we mnie strylać, czy nie? Nie postrylacie we mnie? No chodźcie, postrylajcie we mnie trochę. Tego się nie spodziewał. I to tak bardzo się tego nie spodziewał. O, tu jest czarny jeszcze. A on ma jakieś takie kominki. Ja też mam takie kominki, pewnie też mam. Dobra, zobaczmy, czy czarny u siebie siedzi. Czarny to jest który? Leo. Leo u siebie siedzi. Cześć, Leo. O, nie mogę do niego wejść. Nie stryloj we mnie. A jak mnie trafił w ogóle? A, nie wziąłem sobie upgrade'u na... Nie wziąłem sobie upgrade'u na zdrowie. Nie wiem. Nie można wskoczyć, to jest do dupki. Średnio strasznie. Ja nie mogę mu zbytnio zadawać obrażeń, bo podczas skoku to inaczej działa. O, zablokowałem się jednak. Nie działa to. Strasznie średnio. O, wyszedł. Czemu? Stałem tu dosłownie chwilkę. Nie wiem, no...
Nie mi oceniać, tam są różowi. Chyba szybciej będzie jak... O, tam ktoś lezie do mojego. Ale mnie tam nie ma. Jakiś zrzut? Czy mi się wydaje? Nie wiem, chyba szybciej będzie jak się sam załatwię. Także zróbmy sobie reset. Stryk. Przewrócę się troszeczkę, ale będę miał, mam nadzieję, pieniądze. Potrzebuję 7 milionów. Mam 10 prawie. Spoko. Właściwie ma 1,1 miliona. Ja naprawdę nie wiem, jeśli on coś jeszcze kupuje, bo ja już tu nie mam co zrobić, żeby jeszcze szybciej dostawać pieniądze. Proszę bardzo, 12 milionów. 25, no. Powiem wam, że trochę tego jest. Pulse Rifle, no to jest spoko, no ale no. Jednak wydaje mi się, że trochę za dużo jest tego zbierania tutaj. A co jest w ogóle kolejne? Energy Blaster, czyli zakładam, że bronie, które już wcześniej widzieliśmy, bo no tak jednak działają te tajkuny, że bardzo często już coś widzimy. A powiem wam, że siedzę już w tej chwili nad tym tajkunem ponad, niestety, ponad godzinę. I no to jest troszeczkę za wolno jak dla mnie, jeśli chodzi o szybkość... szybkość zbierania tych pieniążków, więc w tym momencie też będziemy sobie kończyć ten odcinek. Nie pokażę wam niestety reszty, bo jak mówię... Czego, gościu, szukasz? Cześć. Nie pokażę wam niestety reszty, bo no... troszeczkę czekania niestety to trwa i tak dalej. A nie chcę spędzać jeszcze godziny, bo mogę też nagrać w międzyczasie inne materiały, które możecie potem sobie obejrzeć i tak dalej, więc... to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to możecie zostawić oczywiście taktyczny kciuk w górę, ofensywny komentarz i w ogóle inne wszystkie możliwe rzeczy. Póki co to by było na tyle. Dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło. No i cześć!